Cześć i kolejny odcinek z Etrends and Fidget. Z tym, że prawdopodobnie ostatni w tym roku, bo pod koniec tego odcinka będę miał dla Was ważny komunikat dotyczący gier na tym kanale. Co będzie z nimi, jak to będzie organizowane w następnym roku, jak one będą publikowane. Więc zostańcie do końca odcinka. A teraz przechodzimy do gry. Dobra, to jest mój profil. Moja postać ma 35 poziom. Przedmioty trochę się zmieniły, ale tu my przejdę teraz do. Momencik, bo coś tutaj, a żeby opis zrobić, na razie tego nie będę robił. Widzę, że była aktualizacja trochę, bo już oddzielnie jest księga. Ale to już sobie później omówimy statystyki. Na przykład inteligencja na 488 poziomie wytrzymało 198 i szczęście 191. To są trzy parametry, które rozbudowuję, bo tworzę maga decywnego, który ataki magią, bronią w ten sposób, nie żadną inną czarami. Ok, mamy trochę tutaj pieniędzy, mi się nazbierało. Więc sobie troszeczkę jeszcze zmaszuję tę postać. Powiedzmy, że tutaj, tak i dorzucę sobie wytrzymałość. Ok, to jest zrobione. Przejdziemy do księgi. I tu mam różne wyzwania, już niektóre porobione. Poziom 18 mam osiągnąć. Zrobiony smoczy, jeździ jeździec mam zrobiony. Yy, co jeszcze? 7 dni mam zrobione. 30 dni nie mam zrobionego, ponieważ już było końcówka i zapomniałem wejść. Zostało mi pewno 2 dni do skończenia, ale to też sobie zrobię. Z grzybków jeszcze mam nie zakupno nie zrobione. I tutaj na razie żadnych jeszcze nie mam porobionych, ale to się, to w trakcie będę robił. Tak, twierdza. Tu jest trochę już rozbudowywana przeze mnie. O tak to wygląda mniej więcej na razie póki co. Ale jak mówię, to trzeba trochę jeszcze funduszy i to powolutku będzie wszystko ewoluowało. Tu mam doświadczenie. 140 zł potrzeba. Dobra, wejdziemy sobie do karczmy. A 240 dostałem za warte. Więc sobie teraz ja sobie pozwolę przyjść do twierdzy dalej jeszcze. I co tu by rozbudować? Ja sobie rozbuduję na razie jeszcze y, doświadczenie, bo to mi zaowocuje w przyszłość. Są osoby w ogóle, którym tym budynkiem się nie zajmują. Ale to nie ja. W karczmę wchodzimy. Jakąś misję będzie trzeba wykonać. Tylko ja patrzę, że było jak najwięcej EXPO. 2000, 5000 EXPO. Przyjmę. Mam latarnię, więc pominę na odcinku. Dobra, pojedynek sobie pominiemy. Wygrałem grzyba 55 zł. Dobra, jeszcze sobie wejdziemy, zakręcimy kołem. Okej, okay, drewno. Dobra, trudno. Wyjdziemy sobie teraz do zbrojowni. Popatrzymy, co tutaj jest ciekawego. To mnie nie interesuje. Ten pas. Też mnie nie interesuje. A tutaj umaga. Szczęście 48, a obecnie co ja mam? Szczęście 64, więc to odpada od razu. Dobra, wejdę sobie jeszcze na chwilę do zbrojowni, bo chciałem zobaczyć wytrzymałość minus 5 inteligencji. Pancerz plus 2. Fajna sprawa, tylko do tego 10 grzybków potrzeba. Tu już bym to zamienił. Na to tutaj też 10 grzybków, inteligencja spada, więc siła mi to nie interesuje, więc sorry, sorry Odwiedzimy sobie jeszcze lochy. Co ja tutaj mam ciekawego w lochach. Na przykład tutaj spróbujemy się zmierzyć. Z tym zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście baty dostałem. Też tak bywa. I tyle. Jeszcze na koniec sobie wejdę tutaj i jak mówiłem statystyki troszeczkę sobie zwiększę. Akurat wytrzymałość polecę. I tyle. Ok. Teraz ten komunikat. Od nowego roku prawdopodobnie wszystkie gry z tego kanału znikną. Bo ten kanał chce zrobić bardziej taki technologiczny, tutorialowy, pokazywać sprzęt, jakieś poradniki, tego typu rzeczy. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby go bardziej tak spesjonalizować, robić pod technologią nauka, technologię i nauka kategorią na YouTubie. A wszystkie te gry, które... Były do tej pory nagrane w większości odcinki, plus nowe, pokażą się na nowym kanale od nowego roku. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie. Może być tak, że yy, odcinki, te, które są nagrane, będą się pokazywać w jakiś tam dzień, które już mam te serie porobione. To już po prostu je jakoś rozmieszczę w kolejne zaplanuję, że będą się pojawiać plus dzień jakichś nowości zrobimy, nowych gier, nie wiem jakiś dzień sobie wybiorę i w ten sposób będziemy działać jak już wszystkie zamieszczę, obecne materiały które chcę, bo chcę zobaczyć od, od nowa tagować, może nowe miniatury zobaczymy, jakoś inaczej zrobię etc, etc chociaż będę chciał zostawić te co są miniaturki bo się do nich przywiązany, chcę żeby to było właśnie takie tak jak jest już tylko z tym, że od nowa otagować, dodać karty dodać ekrany, tak jak YouTube chce to bo troszeczkę się nauczyłem jak to robić i zobaczyć na świeżym kanale jak to pójdzie jak promuje świeże kanały YouTube do góry pcha okej, okay, na razie cześć, pa, to na tyle w tym odcinku tak szczerze zobaczę, bo może coś trochę wcześniej już zacznie funkcjonować ten kanał, ale to Was powiadomię na pewno od nowego roku. Bo chcę po prostu przygotować jeszcze grafikę, całą wizualizację tego kanału, intro i zobaczymy, jak to będzie. Ups, jakaś wiadomość mi przyszła. Wybaczcie. Na razie, cześć. Pa.